Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajka na dobry początek, wpaść na Twitcha, tam streamy praktycznie codziennie koło godziny 20 z różnych gier, różny content. Raz gramy sobie w Jump Kinga, raz gramy sobie w Vampyra, raz gramy sobie w Wiedźmina, a raz poddymiamy z innymi i robimy jakieś bardzo dziwne rzeczy. Na przykład na przykład walentynki szukaliśmy mi dziewczyny. To jest czasem content, są czasem gry. Pewno można tam zajrzeć. Skupmy się może na tym, dlaczego tutaj pewnie większość z was przybyła, czyli na wampirze i dlaczego ja też rozpoczynam ten odcinek, czyli właśnie giereczkę, która nazywa się Vampyr. Podobno w kanałach mamy znaleźć odpowiedzi na wszystkie moje pytania, więc do tych kanałów się udaliśmy w poprzednim odcinku. No i spotkaliśmy tutaj chyba jakiegoś wampira, przynajmniej wampira, wampira. Przynajmniej, o właśnie, przynajmniej jakieś takie dźwięki wampirze wydawał. No i zdaje się, że nas śledzi chyba, że nie lubi w swojej kryjówce mieć tych skalów. Tutaj wszystko jest wyczyszczone. Sterylna dość kryjóweczka, że tak powiem. Dostaliśmy niestety przed chwilą tego. Przed chwilą szczury przed sobą. Dużo szczurów przed nami chodziło, a to może oznaczać, że przed nami będzie też walka, niestety. Jeżeli będzie walka, to trochę przypał, bo nie wiem, czy jestem, kurczę, na nią gotowy. Na taką walkę. O kurwa. Czy mu chcę pomagać? Chyba sobie sam kurwa poradzi. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again, the one they call the sewer dog. Hold your tongue, new boy, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Nie, chyba kurwa sobie żartujesz. No, to jest jakiś żart, wariacie, chyba. Nie, nie, nie. Ty, dobra, użyjmy piątki. Co mu robię? Co mu zrobiłem? Nie wiem, kurwa, co mu zrobiłem. On wybuchł. Ej, w sumie sporo obrażeń, bo zadałem chyba 900 albo 1000 czy coś takiego. W sumie fajna umiejętność. Co robi moje te? Leczy mi życie, użyjmy to w sumie. Bo coś to zrobiłem. A co robi moje G? Leczy wytrzymałość, trzeba uważać na to. Dobra, uniki, uniki, uniki. Kurczę, nie jestem mocny boss, ty. Myślałem, że podobno miał mnie zmiażdżyć ostatnio, taką informację dostałem na mieście. No tutaj nie wygląda na takiego, co by mnie zmiażdżył. Szczerze mówiąc, spróbujmy go znokautować, z tym będzie chyba kurwa ciężej. Mi się wydaje, że go ciężko będzie znokautować. Mam szczenę mocną, tak mi się wydaje. Kurwa, ła. No nie, jednak jest mocny. Nie wiem, co więcej obrażeń zada, czy te moje takie... Takie te właśnie, co teraz użyliśmy, takie, nie wiem, wyssanie krwi, czy cokolwiek to tam było. Czy więcej mu zadamy, używając innej umiejętności. Ciężko mi powiedzieć. Wiem natomiast, że to jednak nie będzie łatwa walka. Będzie to walka tak zwana ciężka. Myślę, że powinniśmy tutaj użyć otchłani. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że otchłań to jest coś fajnego. Obrażenia konserwuje całą swoją moc, aby zagotowywać krew wybranego przeciwnika. Dobra, użyjmy tej otchłani. Otchłań wydaje się najlepszą umiejętnością, tak szczerze mówiąc. Dobra, skaczmy na dół. A nie, ja mam 99% teraz tego sekund na odnowienie mojej umiejętności. W teorii moglibyśmy przez 99 sekund uciekać i tylko bazować na tych umiejętnościach, ale nie wiem, czy to kurwa dobry pomysł jest. Dobra, trzeba go uderzyć i od razu trzeba uniki walić. Uderzyć i uniki. Czekać na jego atak, uderzyć, unik. Czekać na atak, unik, uderzyć, kurwa. Uderzyć, pyk, ugryzienie. Dobra. A i się wyleczyliśmy w ogóle tym ugryzieniem też. Co ty, kurwa? Wariacie. 190, ciężki przeciwnik. A ja przez to, że wcześniej użyłem tego, potki mojej, to teraz już jej nie mam w eku. Mam tylko potkę na wytrzymałość, którą zrobiliśmy wcześniej. I po 75, jak ja mu będę bić, to przecież jest tragedia, no szczerze mówiąc, no. Spróbujmy go ogłuszyć może. Ała. Spróbujmy się wyleczyć może. Nie mam krwi, żeby się wyleczyć.
Kurwa, ty. Zaraz będę musiał montować odcinek. Spróbujmy tak, dobra, dobra, jest git. Uniczki, uniczki. I teraz, teraz. Dobra, mamy to. Czekam jeszcze 15 sekund do umiejętności głównej, leczonko. Na pewno. Trochę jakbym w ligę grał. Spamić z umiejętnościami, robić uniki. Kurczę. Nie jest to takie trudne tak generalnie. Trzeba się nauczyć, co robi przeciwnik, jak przeciwnik ma umiejętności. Czasem wali taką jedną łapą, a czasem wali takie combo całe. Teraz na przykład jedną łapą. Spróbujmy... O kurwa. Oj, teraz combo całe. Uniczek. Pyk, dobra. Na spokojnie, tylko on ma strasznie wysoki poziom jak na nas, jak mi się wydaje przynajmniej. Kurczę, wysoki, wysoki jest poziom. Jest wysoko, oj. Oj. Oj, oj. Powiem ci tak, wariacie, nie mam pojęcia co ja śmiesz. Szczerze mówiąc, ty mnie chyba zaatakowałeś, czy ja ciebie? Już nie wiem co się dzieje, to szczerze mówiąc. Masz tego, to użyjmy. To jest kurwa mocne, nie? I dojazd. To jest mocne. Możemy mu jeszcze sporo damage'u zadać. Fajne. 881. O kurwa. Ej. Druga faska. Nie, on ma kumpla teraz, nie? Ała. 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 Co jest kurwa? Teraz on cały czas kombosy sprzedaje. Dobra, spróbuję go. O kurwa, macie ogłuszyć. Ziomo. Co jest grane? Ty, to jest poziom normalny, nie? To ja nie chcę wiedzieć, co jest na najcięższym. Ciężko jest pewnie na najcięższym. Pierdalam od ciebie. Dobra, spróbujmy go ogłuszyć. No i chuj. Dobra, teraz, teraz. Teraz. Tak, gryź. Dobra, zyskamy trochę krwi. Leczonko, leczonko. Oła. Uj. Kurwa, leczonko. Dobra. Jest dobrze, jest okej, leczonko. Dużo leczonka i ogłuszonka jak mnie atakuje. Chyba jest hit. Dobra, obaj nie trafiamy. Stawię opór. Oj. Próbujemy teraz, pyk. Dobra. Pełen tryhard, pełen tryhard. Niepotrzebnie pospamiłem jak debil, dobra. Atak, oj. Kurwa, dużo uderzył, strasznie. Nie dużo uderza. Dobra. Próbuję go ogłuszyć, bo to jest... O, tak, ogłuszyć, ogłuszyć. Dobra. Ja stawię opór, ja stawię opór. Czemu stawię opór? I piąteczka, i piąteczka, i piąteczka. Sru, tak jest. I dusimy, dusimy. Niezły golo jesteś, nie? Ja słyszałem, że ty jesteś jakimś płatnym zabójcą koksem. Jesteś podobno, na mieście takie słuchy chodzą. To zwykły frajer. Elo. Nie no, to jest ciężki przeciwnik akurat. Nie wiem w sumie jakim cudem my go pokonujemy. Myślałem, że nie jestem jeszcze gotowy na to. Co on robi? O kurwa, on sy... Ej, co się dzieje? Nieźle. Co robisz? Przywzywasz kumpla, dobra. Ogłuszenia, ogłuszenia. Ogłuszenia, jak ma kumpla, to ogłuszenia. O kurwa, nie, 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 nie mam taką wytrzymałości. Zresztą możemy podkę użyć. Trzeba o tym pamiętać. Oj, kurwa. Nie to miałem użyć. Dobra. Nie wiem, co się teraz stanie. Au, 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 au. Niech nie może. Pyk, i teraz. On jak przyzywa kumpli, to ma chyba odporność na ogłuszenia, tak mi się wydaje. Teraz ma kurwa trzech kumpli, widzę. Ale się fajnie bawię. Nieźle. Trzech na jednego. Niezły koloś się, nie? Chłopcy sobie zwykłym, nowo urodzonym wampirem nie może poradzić. Trzeba uważać na niego. Zaraz użyjemy sobie piąteczkę i... cień go, dawaj. Oj, tak, tak. Tak, tak, tak. I teraz... O nie, on mi anulował tą piątkę. Oj, kurwa. Oj. Oj, oj, oj. Uciekaj, 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 uciekaj. Jedynka.
Kurczę, anulował mi umiejętność moją bardzo istotną. Spam, 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 spam. Wieczka. Kurczę, mogę go już pokonać, chyba szczerze mówiąc. Dobra, ucieczka i leczonko, nie buszonko. Dobra, i ucieczka. Ty, tym dalej w las, tym ciężej, szczerze mówiąc. A on tutaj wyląduje, dobra, dojazd, ogłuszonko, ucieczka. Kurwa, nie mam już krwi, więc jest lipa. Ogłuszenie musi siąść, pięknie. Możemy w ogóle zamienić chyba na moją strzelbę, to będzie chyba rozsądniejsze nawet, szczerze mówiąc. O kurwa. O kurczę. Niezłych mózg kumpli, nie? Tyk, zrobimy coś takiego? O! Ale zadało damage'u. Ta strzelba. Ty, pół paska mu zjechało, to ja mogłem z samej strzelby strzelać. I o ciekierynca, ale była ciężka walka chyba. Z 6 minut początkowego odcinka, tu od razu taka walka. Tu mamy coś do podniesienia? Tak jest, fragment zwyczajnego spustu. Zbadaj kanały, nadal mam tutaj kanały do zbadania, tylko nie wiem gdzie mam się udać, bo tu strasznie dużo jest miejsc, w które potencjalnie mógłbym chyba pójść. Badaj kanały, może tutaj wampirze zmysły mi coś podpowiedzą ciekawego? Niekoniecznie. Ty, ale myślę, że mnie tutaj, bo on tu był tylko śledziem tak zwanym, nie? Myślę, że ta rada tych głównych, wyższych wampirów mnie tutaj, szczerze mówiąc, dojedzie. Na to, że ja go zabiłem. Oj, kurwa. Jak się ładuje? Pod R? Nie wiem, jak się ładuje. Tędy mam wyjść? Jo. Odblokowano drzwi, zbadaj kanały. Tutaj mam krew. Jeden skal? No dobra, no teraz to już się aż tak nie martwię, no nie? Tym skalem. Myślę, że... Jak już z tym bossem walczyliśmy, to przed nami raczej jakiegoś innego bossa nie ma. I teraz mamy prawo albo do środka. W sensie prosto albo w prawą iść. Nie wiem, którędy powinniśmy, którą drogę powinniśmy obrać. Nie ma nic tu do pozbierania, naprawdę? Tu jest. Śrubki, tutaj coś ciekawego? Nie ma. Szkoda, że to się tak mega jakoś nie świeci też. Te skrzynie. By się bardziej świeciły, to pewnie bym więcej ich zbierał. Tak nie widać. Szylingi. Nie chcę mi się biec i spamić F, jak robię to teraz. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze biegnę. Tu coś ciekawego? Nic. Tu coś ciekawego? Krew. Może to był wampir wyższy, wariacie? Znaczy wyższy, kurwa, jak z Wiedźmina, nie? Nie wampir wyższy, no tylko... Oj. Tylko ten wampir, co jakby... Którym my jesteśmy, ten Ekon. A może jeszcze wyższy, właściwie, niż my w sumie. Mógł być jakiś taki mega koch z Giga. Nie wiem, co jest nad nami. Powiedzmy, że nazywajmy tych gości, którzy są nad nami, czyli na przykład naszego stwórcę, wampirem wyższym. No nie wiem, jak to inaczej w sumie tego kolesia nazwać. O. Ty. To tu się odpierdala. Terytorium skalów z kanałów? But it will quench your thirst. Co jest grane? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Stara Bridget wygląda trochę jak Tim. Jak z Fallouta mieliśmy, w Falloutie mieliśmy takie właśnie potwory, nie wiem jak one się nazywały. Te takie pół zombie, pół ludzie. Pamiętam, podszedłem i powiedziałem, że wygląda jak szpetnie, strasznie i mi odpowiedział, że też mam spierdalać. To pamiętam, ale nie pamiętam jak się nazywał i tak dalej, ale w Falloutie no, są takie postacie, to oni, bardzo to przypomina ten motyw, że chodzą właśnie po podziemiach, że są takie ala zombie, ale nadal ludzie. Bardzo mi to przypomina motyw Falloutowy. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget, and this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain.
ask, and I will afford you my attention. Tak, to Fez przypomina ten wątek falloutowy. Wszystko tutaj, no, wszystko tutaj. I w Falloutie też byli dzicy, jakby gule to się chyba nazywały. Były dzikie gule i takie zwykłe gule, z którymi można było porozmawiać. Ja grałem osobiście tylko i wyłącznie w Fallouta trójkę. I mówię tylko i wyłącznie o Falloutie trójce. Ale wiem, że w czwórce i w poprzednich wersjach też występowały. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skald. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Okay. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Skald. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. No, nie rozumiem. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack. But her body is so weak. I've never seen its like before. On ją przemienił w skala, czy co? She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Nie, a jak się tworzą skale jakby? To ja jestem w stanie stworzyć skala? Czy muszę ja stworzyć potomstwo, czy jak to działa? Kurwa, to jest skomplikowany ten świat. Nie do końca ogarniam, co tu się dzieje. Tu jest jakiś nieznany ziomo, ale z nim nie mogę rozmawiać. Ty, będę mógł zabijać normalnie skalów? Ale fajna będzie zabawa tutaj. I te dużo punktów doświadczenia będę mógł pozyskać. O, mogę z nim porozmawiać? Nie, chyba. O kurde. No tak, no jak gule jakby w tym Falloutie. Serio mi to przypomina Fest, ten wątek guli. Ale fajny był ten wątek, mi się podobał całkiem, chociaż był trochę smutny, szczerze mówiąc. Tutaj też jest trochę smutne, że jakby wyglądają gorzej i są też traktowani gorzej przez to. Czy ja dobrze idę w ogóle w dobre miejsce? Czy to jest to miejsce, do którego mam się udać? Nie wiem, ale jest tu... A, mam tu kryjówę w ogóle swoją. Możemy coś potworzyć, mam 1400 punktów doświadczenia. Dobra, kiedy indziej usiądziemy na łóżku. Chciałbym mieć 2000 punktów doświadczenia. Wtedy bym mógł robić to, co chciałbym. Będę mógł lepszyć tą umiejętność tego cienia. O, jest tu Harley Jones. Na dole gdzieś ona jest. Trzeba się na dół udać. Tylko jak? Bo ja się tutaj trochę gubię, szczerze mówiąc. Gdzie ona jest? Tu? Tam jest. Dobrze idę? Chyba dobrze. A jest, no faktycznie, witam. Ona też jest gulem, tak? Znaczy skalem. To jest jakaś wiadomość. Supremacja Akonów. No, nowy przedmiot zebrany. Szczegóły chciałbym zobaczyć. Kliknąć szczegóły, a mi się nie wyświetliło, pokaż. Chciałbym na widza przeczytać chociaż początek, żeby widz sobie mógł zobaczyć, gdzie to jest. Tutaj? O kurde, gatunki. O, to było. Nie przypadkiem Akoni są najwybitniejszym i jednocześnie najliczniejszą grupą wampirów. Akoni stanowią prawdziwą arystokrację wśród nieśmiertelnych i jeśli wolno mi tak powiedzieć, tylko oni potrafią pozostać na szczycie łańcucha pokarmowego. Gdziekolwiek byłem, spotkałem wyłącznie Akonów, stojących na czele społeczności. Dobra, daj, możecie sobie tutaj przeczytać. Tu jest coś do zebrania, jak najbardziej chcę to pokraść. Jak w Wiedźminie, wchodzimy do jakiejś chaty. Ludzie narzekają, że jest bieda, a mi jeszcze kradniemy wszystko, co mają, jakieś bułki, kubki. Hello, Harriet. Tak, ona się stała tym. Yes.
hospital. The Yam Doctor. So full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Jak samopoczucie? How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. No i generalnie się tutaj zamienia chyba jej ciało, nie? Ale to jest ciekawe na pewno dla naszej postaci z medycznego punktu widzenia. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. No nie chcę zabijać, no to chyba dobrze, ty, a czemu nazywasz go tchórzem? This is where I live now. You'd leave me be. To chyba fajnie, że jakby nie chce zabijać, to ona jest chyba w takim razie zła, straszna, strasznie bardzo jest przesiąknięta taką nienawiścią dla wszystkich. Myślę, że to będzie następna moja ofiara, jeżeli będę miał taką możliwość. Raczej nie będzie potrzebna społeczeństwu, a raczej będzie tutaj złym gościem po prostu. Will you respect old Bridget's wishes? Gościową właściwie. Will you obey her? Bridget is kind. Szczególnie jak się przemieni. She only needs to keep me fed and I'll be good. Okay. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet, always alone. Dobra. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Czy my zabiliśmy kogoś? Are you like me? Are you also dead? Nie jestem Skalem, jesteśmy nieumarli. Nie jestem Skalem. We are similar, but not the same, Harriet. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Huh? Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Że skale też potrafią właśnie cieniami, nie? Że ona jakby nie wiedziała jeszcze, że posiada taką umiejętność, wiesz. I nagle, tak jak my używamy tych cieni, żeby zabić, to ona też tak użyła tych cieni, nie? Nie tylko do teleportacji, ale właśnie do zabójstwa. Tylko właściwie nawet nie wiedziała, jak to zrobiła do końca. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks. And rightly I wished him dead. And I am happy he is.
It's true. But I didn't kill him. I was too tired. No, de facto nie może się ruszać, mimo że ją wszystko napierdala. Shadows. Tell me what you saw. Może to jakiś inny wampir. Nie, ale myślę, że moja teoria była całkiem w porządku i prawdziwa. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me. Jej twórca. It is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. No dobra. Decyduj, co zrobić. A nie, to ten, nie, to. Wróć do azylu Shona Hamptona i spotkaj się z nim. Musimy chyba porozmawiać, wariacie. Tak, tym bardziej ja ewoluuję na następne poziomy, tym bardziej mam tutaj szpetną twarz, że tak powiem. Chociaż w sumie mi się podoba taka, jest, nie wiem jak to nazwać. Wampirza bardzo. Pokazuje naszą potęgę. There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Dlaczego mieszkacie akurat tutaj? Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. Przed czym się ukrywają? No przed ludźmi pewnie, nie? Ale no zapytajmy ją tutaj o to. From the guilt, the shame, from the hunters and the light. A, no racja. And of course, our past. Okej, okay, bardzo rozbudowana odpowiedź. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen. The Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. No dobra, wróć. Kim pani your jest? Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Szkoda, can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. No dobra, no chyba nie musimy jakby zdradzać ich położenia, jeżeli oni tutaj są. Bo jakoś tak. Ale nie no, ale. Ale przecież oni się tego. Oni się. Żywią ciałem, nie? Ludzi. No to w sumie ciężki wybór, bo oni chyba muszą zabijać jakby ludzi, tak? Żeby się żywić. Ale z drugiej strony może zabijają złych ludzi też. Nie wyglądają jak jakby byli źli generalnie z natury, no. Myślę, że jak będzie taka opcja, to ich oszczędzimy. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? Oh, the vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shaun Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout,
but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. To wy macie do kryjówki strzałki zaznaczone? Kurczę, mało bezpieczne, ty, to może taki wejście, napis taki. Wejście. Tak samo myślę, by podziałało. Ale może coś źle zrozumiałem. Mamy 1500 punktów, całkiem sporo. No, czekam nadal na 2000 i chyba ewakuujemy się stąd. Przynajmniej mam taką nadzieję, że jakoś się stąd uda ewakuować. No i idziemy. Co? Idziemy. Wrócimy do azylu i pogadamy z tym Szonym. Szony. Tylko nie wiem, czy ja dobrze idę. Tak mi się średnio wydaje, że ja dobrze idę. Ale może w sumie jakoś tędy da się wyjść? Nie, da się zamknięte. Ale jest to jakaś ciekawość? Winia żelaza. Nie jest to jakiś chyba mega niespotykany składnik. Wy, a ty to kurwa kto jesteś w sumie ty? Wariacie. Co ty tu robisz? Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon. I said go. Leave me alone, sir. Dlaczego wariacie ty? Sir, you have no idea what could happen to you if you stay here. Why don't you go home? For fuck's sake, do I have to punch you in the face to make you disappear? Leave me be. It's my duty to insist. Death lurks everywhere. I must ask you to go back home. I'm safe here, don't you get it? I'm better off risking the flu than catching a bullet. Am I clear enough? I see. Well, since you are obviously hiding from a threat, don't you have a safer place to go? Do you think I'm stupid? The Night Asylum, the Turquoise Turtle, even Miss Gillingham's attic. I tried them all. No, this is my only chance. Hipnotyzuj nie mogli niestety, Rodney. Zaginięcie. Na który on jest poziom? Trzeci, drugi poziom niestety hipnotyzacji. Badań lekarskich też mu niestety tutaj nie mogę żadnych przeprowadzić. No to tyle. Chyba, że jeszcze raz z nich pogadam. Ale nie, dobra. No to ty, to bardzo blisko siedzisz ty. Nie guli, tylko skalów. Teraz za każdym razem, jak już mi się wkręciło o gulach, że będę na te, Czekaj, to jak to się odmienia? Skale? Skalowie? To będę mówił właśnie gule. Pewnie. Skalów. Skalowie? O! No dobra. Widzę podstawowe te. Coś jest ze mną nie tak. Idziemy po prostu do góry, szukamy tego Shiana, kurwa, jak ja trzech słów nie potrafię wypowiedzieć nawet. Gdzie tu jest wyjście stąd? Oni mi powiedzieli, że zamykają te kanały. Co się wydarzyło, nie? Czy ja jakoś tędy? Nie pamiętam, którędy przyszedłem. Tędy chyba, co? A te drzwi są zamknięte, to jakie ma się z tym wydostać? Status dzielnicy stabilny. Ty, ja muszę z tym pójść, wariacie, jakoś. Macie tu jakieś wyjście? Czy będę błądził w kółko? No, znaczy znając mnie, to na pewno będę błądził w kółko, ale może. On się mega, mega blisko tych, tych skalów znajduje. Też czuję, że mogą bo łatwo dorwać. No tutaj raczej wyjścia nie ma, to jest moja kryjówa, prawda? Muszę się kimnąć, mogę ewoluować, mogę stworzyć jakąś nową broń swoją, ulepszyć broń, czy coś takiego, no ale nie ma tutaj wyjścia przede wszystkim, a ja bym chciał się stąd ulotnić. Szkoda, że nie mogę zabijać tych skalów. Skalów? Powiedzmy, że skalów to jest prawidłowa odmiana. Ty, nie mam zielonego pojęcia, jak stąd wyjść. Tędy? Tu? Tam jest ta laska. Chyba, czy nie? Nie, tam na góry chyba jest tam ta laska, z którą rozmawialiśmy. Tutaj byliśmy, no tutaj nie możemy wyjść. Drzwi są zamknięte, bo oni powiedzieli, że zamykałem te jakby te kanały. Tu nie mam zielonego pojęcia, jak stąd pójść, ty. Ktoś mi podpowie? Mogę z kimś tu porozmawiać na przykład? Kilka lat temu pozwoliłem mi wyjść na powierzchnię. Nie podobało mi się. No ale też tak mam wariasie. Jesteśmy jednak podobni. To nie miejsce. No nie jest to miejsce dla mnie, dlatego chciałbym się stąd ulotnić. Nie, tutaj przecież jest ta. Ta laska. Dobra, nie wiem. Jak znajdę wyjście, to zaraz się widzimy. Dobra, ona kazała nam się
strzałkami generalnie kierować. No i tak zobaczyłem jedną strzałkę, to zacząłem się kierować, zgubiłem się z 10 razy, chyba chodziłem przez 15 minut, nie mogłem znaleźć wyjścia, ale w końcu to mamy. Generalnie to mogłem w sumie to rozpocząć tutaj, jak już zejdziemy na miejsce, a nie w sumie teraz w kanałach. No ale jak już jesteśmy w tych kanałach. Enter at your own risk. Wchodź na własne ryzyko, drzwi są zamknięte. To pewnie trzeba tutaj pomerdać tym. Co się nazywa? Jak to się nazywa? Kołem do otwierania. Spuścić wody. Krew szczurów nie jest tak pokrzepiająca ani smaczna co krew pochodzenia ludzkiego. To już zdążyliśmy się przekonać na własnej skórze. Ciekawe, że jak ulepszyliśmy tam, że więcej pozyskujemy krwi, to jak zjadam szczury, to też więcej krwi pozyskuję? Chyba tak. Dobra, daleko mamy w ogóle do tego? 31 metrów. To niedużo. Do tego naszego Shona Hamptona. W ogóle chyba jesteśmy już na miejscu, nie? To tutaj jest ten... No właśnie, a tutaj oni mają tego, nie? Tutaj oni kroją ludzi, nie? Bo oni muszą coś jeść. Normalnie obywateli, nie? To jest właśnie powalone trochę. No normalnie tutaj mają rzeźnie, nie? Ale oni chyba tych... O, tutaj w ogóle jest mega dużo tych krzyżów i tak dalej. Nie wiem. Piła jest do cięcia. It's locked. W sumie nie wiem co z nimi zrobić, ale może to są martwi już ludzie. I oni wykopują na przykład tylko tych ludzi. A może to z kolei są ci łowcy wampirów. Albo źli ludzie. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Poznać więcej szczegółów. Krąg społeczny. Masz tupet? Chronisz i śmiertelników i skalę? You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. A jesz? Rozumiem. W sensie, co jesz? To by mnie zastanawiało, oprócz tego, że mięso ludzkie, ale jakby... Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? Czy to są na przykład ludzie dobrzy, źli? Mówisz, że wszyscy zostaną ocaleni, po czym wpierdalasz komuś normalnie nogę, albo coś. So you have the run of the place and no one's taken notice. As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? To z epidemią? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Nie no, nie wiem, bo jakieś dziwne kłopoty gada. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of His glorious light. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Kim jest stara Bridget? No właśnie, może dowiemy się trochę historii o tej starej Bridget. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city.
Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. A co on je niby? Sajczyk is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Chciałbym móc ci zaufać, nie nadążam. Żebyś się z mięsem zmarłych? Nie nadążam. No to klasyczny ja. Nic nie rozumiem. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges. Czyli on nie zabija, tylko zbiera to ci, którzy zginęli i wtedy je. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Które dla was będzie coś tam, nie pamiętam już, oszczędź. Zazdroszczę ci spokoju, przemień, stracisz 500 punktów doświadczenia, moja krew cię uzdrowi. Czekaj, uzdrowi go? Poczekaj, co jak ja mu dam moją krew? Co się wtedy wydarzy? Kurwa, to jest dobre pytanie, co się wtedy wydarzy, jak ja mu dam to 500? On się stanie wampirem, ale to nadal będzie musiał jeść. Będzie musiał... Nie ufam ci, wysi krew? Nie no, chyba oszczędź, no nie wiem, kurwa, ciężka decyzja w sumie. Znaczy, no pytania są takie, bo ja rozumiem, że jeżeli go uzdrowię, to on się stanie wampirem i nie będzie takim, powiedzmy, podludkiem, pod wampirem, tak? Nie będzie musiał jeść tego mięsa i tak dalej, tylko będzie normalnie myślącym gościem. No i będzie się zachowywał jak normalny człowiek, będzie zyska, że tak powiem, rangę, ale też może zginąć, tak przy okazji. Jeżeli wyssiemy jego krew, to jest pytanie, czy ja dostanę jego punkty doświadczenia, bo jeżeli tak, to 5000 chętnie, kurwa, przyjmę, ale jeżeli go oszczędzę, no to skażę go na beznadziejny los tak naprawdę, więc szczerze mówiąc... Ufam mu, ale chciałbym 5000 punktów doświadczenia. Jakkolwiek okrutnie by to nie brzmiało w sumie. Tylko mam nadzieję, że to jakby dostanę te punkty doświadczenia, bo jak nie, to się delikatnie naprawdę zdenerwuję. Chociaż z drugiej strony... Nie, pewnie nie dostanę. Tak, ja bym oszczędził go i przyszedł... Nie, chyba nie dostanę tych punktów doświadczenia. Nie no... Dobra. On jest dobrym gościem, ale... I really would like to believe your fairy tale. The good ghoul feeding upon the flesh of the dead. But I'm all out of innocence. Do you question my fate, Dr. Reed? Do you remember William? Oh, how his admiration for you was exceeded only by his hunger. May his soul rest in peace. A night will come, and you will suffer the same hunger. Someone who trusts you completely, a friend, will die never to wake. You confuse your voracious appetite with my itchy hunger. I would never kill a friend, nor an innocent. I believe you've discovered our defining difference. No! Kurwa, brutalnie trochę, szczerze mówiąc. 5000 punktów doświadczenia do mojej kieszeni leci. Jak nie, to się bardzo, ale to bardzo zdenerwuje. Mogłem sobie zapisać, wyjść do menu głównego, przenieść zapis i wtedy by było zajebiście. Najwyżej byśmy sobie wczytali, bo tu nie ma innej możliwości wczytania, szczerze mówiąc. Jeżeli już podjęliśmy jakąś decyzję, to ta decyzja musi zostać. To też nie jest chyba za fajne. Sześć tysięcy trzysta.
poziom hipnotyzmu zardzewniała krzyż, jeszcze dostaliśmy i krzyż dostaliśmy. Będziemy co mogli robić z tym krzyżem? Walczyć? Normalnie? Jako broń główna teraz? Czy co? Czy druga ręka może? Nie wiem, dostaliśmy krzyż w każdym razie. Ty, a bo ja tu mogę sobie moce jeszcze dodać. Możemy mieć cztery moce i jedną ostateczną moc. Okej, okay. No warto. Warto pamiętać. Dzielnica wkrótce odczuje skutki moich działań. No niestety, ale 6 dni nie mogłem sobie odpuścić. Nie tyle punktów doświadczenia. Nie mogłem. Musiałem to zrobić, bo inaczej dostaniemy kurczę na dziurę niestety. A teraz będziemy fajnie ulepszeni. Boże, wybacz mi grzechy, które muszę ci wyznać. Czasami chciałbym cofnąć czas i nie ratować, gdy toną w kanałach. Wreszcie to z siebie wyrzuciłem. Wybacz mi ojcze, gdyż jestem jednogrzesznikiem. Dyson zdaje się najbardziej frustrującym przypadkiem, z jakim mam do czynienia, odkąd stworzyłem swój nocny azyl na East Endzie. Latami zastanawiałem się, dlaczego tak bardzo mnie irytuje i chyba rozgryzłem tę zagadkę. Dyson na dobre przestał walczyć. Spotkałem w życiu tylu pijaków, kobiety i mężczyzn, biednych i bogatych, młodych i starych. Na moich oczach zwalczyli swoje demony przeszłości, winy i porażki. Nawet William Bishop, choć głęboko uzależniony, stara się przemóc alkoholizmowi i znaleźć zbawienie w świetle Chrystusa. Naprawdę nie wiem, co jest cięższym grzechem, celowo wygnać nadzieję z serca, czy z pełnym zadowoleniem spalać się w żarze autodestrukcji. Myślałem, że tutaj będzie jakiś tego, jakiś opis odnośnie może jego grzechów, tego zioma. Ale chyba nie... O kurwa, co się dzieje? Ty, coś tu się wydarzyło, ktoś krzyczy. Halo, komuś pomóc? Ty, a co się teraz w ogóle... O kurwa, wiecie co? Ty, teraz sobie uświadomiłem, dlaczego on tyle punktów kosztował. Bo przecież cały ten przybytek pójdzie w pizdu bez niego. Wszystkie biedne, biedni ludzie bez domu. Niestety. No nie będzie się z nimi, szczerze mówiąc, dobrze działo, tak mi się wydaje. No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream and there was this man. Ale mamy tyle punktów. Just in front of the building. Tyle punktów do wydania. No. I told you, just that awful woman's scream. A woman scream. Are you sure? Of course. A może It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Szczerze mówiąc, jak pewnie zobaczę, jak potężne umiejętności zyskam, to pewnie stwierdzę, że po trupach do celu. I lecimy. Zacznę być jedynym mordercą tutaj. You again. What do you want? O. No chciałem. A, odnalazłem mężczyznę, który cię okradł? I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it. Did you find the money too? Nie, już wydali te pieniądze, wariacie. Przykro mi. I'm afraid they had already spent the money. But they will not steal again, I can promise you that. Well, without the money, there's no chance I can show my former comrades I didn't steal it. Oh, fuck 'em. I don't care. 50, nie no, za 50 szylingów. No dobra, że mogłem jej oddać to. Skąd miałem wiedzieć, ile tam jest? Szczerze, może z 500 albo coś. Ty, da, szczerze mówiąc, widzę, że coraz głębiej wchodzimy tutaj w fabułę, tym bardziej staje się okrutnym człowiekiem. Wychodzimy prawdziwa natura. Na początku pomagać tego, nie będziemy zabijać. Tym bardziej tutaj wchodzimy, to mam ochotę zabijać każdą postać, jaką tutaj spotkam. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Widział pan, co się stało? Did you see what happened to him? Actually, yes. Myślę, że trochę podejrzana jest ta kobieta, która leży tam martwa. Like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. No to myślę, wariacie, uważać w takim razie, na który poziom jest potrzebna hipnoza? Na czwarty, żeby go zahipnotyzować.
Osobiste pytania, raczej o stróżach Priven możemy go zapytać. Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Chociaż nie, to jest prawda. W sumie każdy łowca poluje, bo musi. A z drugiej strony, kurczę, kiedyś słyszałem, że właśnie nie, że właśnie odwrotnie. Że poluje tak o. Ma to w genach w sumie. A z drugiej strony, jakby się tak zastanowić, no w sumie lew nie zabija tak osoby, nie wiem, antylopy i nie stwierdza, że o, ale się pobawiłem teraz. So, w sumie może racja. How exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night. Chociaż poluję też dla zabawy, ale nie zabijam wtedy. Widziałem kilka filmów, jak na przykład lwy polowały i łapały jakby łanie, i kiedy ona już była przerażona i leżała na ziemi, to sobie odpuszczały i wracały do siebie. Ale nie wiem, jak bardzo popularne jest to zachowanie na przykład wśród zwierząt, które są łowcami. If you did that, then I can focus on my patrols. Nowe śledztwo, nieustraszony łowca wampirów. Mam strasznie dużo misji pobocznych, a wszystkie te misje to proste, że zrobimy w następnym odcinku, godzina 14 oraz 16 o 20 zazwyczaj, no, tam codziennie albo co drugi dzień streamy. Czy my chcemy jeszcze zbadać tą postać? Zrobimy to jutro. Dzięki wielkie, do jutra, cześć.